Szkoła dobroczyńców Jerzego Lutowskiego, wyreżyserowana przez Mirosława Polatyńskiego i zagrana przez kanadyjskich aktorów, to moralitet współczesny, wymagający wyjątkowego przygotowania pod względem aktorskim, scenograficznym i kostiumowym, bo każdy z trzech aktów rozgrywa się w innej epoce. Na scenie więc katakumby katedry w Sewilli z czasów inkwizycji aktu pierwszego zamieniają się w rekwizyty wnętrza domostwa siodlarza w Holandii w czasie wejścia wojsk Napoleona, by potem ręką scenografki Jany Dąbrowskiej przeobrazić się we wnętrze łbowskiego więzienia z 1953 roku w Polsce. Wspaniała gra aktorów, wspaniała reżyseria, bardzo mi się podobało. Jestem pod wrażeniem. Rok to niewiele, aby zaskarbić sobie oddanie kanadyjskiej publiczności. W tym czasie Atlas Stage Production wystawił już 3 premiery i sprowadził 2 teatry z Polski. Przygląda nam się bardzo dużo instytucji, ale niemniej bardzo dużo nas popiera, właśnie jak między innymi Toronto Center for the Arts, który widząc nasze przedstawienie zrobione z Kanadyjczykami, Walkera, z którym byliśmy właśnie w Europie, zaprosił nas do współpracy i zaproponował nam zielone światło, ułatwiając wejście rzeczywiście z tym całym projektem do kanadyjskiej, anglojęzycznej społeczności. Atlas Stage Production jest przedsięwzięciem, które obejmuje nie tylko produkcję spektakli teatralnych, ale także jest pomostem łączącym za pomocą sztuki Polskę i Kanadę. Jest projekt tak naprawdę wywodzący się z korzeni polskich. I my mamy doświadczenie również wielonarodowego przez wieki, wieki współistnienia z różnymi narodami bezkonfliktowo. Więc ja myślę, że my mamy to we krwi, żeby umieć współpracować z kulturami i musimy ten nasz walor po prostu wyłożyć na zewnątrz i mówić, my to umiemy. Nie jest Kanada jedynym krajem multikulturowym, my to umiemy od wieków. Tak sobie wymyślił przed rokiem, żeby promować współczesną kanadyjską literaturę w Polsce, a polską współczesną w Kanadzie. Gościliśmy Atlas Stage w Częstochowie z 3 spektaklami dramatu George'a Walkera. No i jakby z rewizytą przyjechaliśmy z alibi Łukasza Wylężałka. Świetnym pomysłem Atlas Stage Production jest wykorzystanie symultanicznego tłumaczenia podczas spektakli teatrów sprowadzanych z Polski. Tak było w przypadku właśnie sztuki alibi Łukasza Wylężałka z Teatru imienia Adama Mickiewicza z Częstochowy czy Bitwy pod Grunwaldem w reżyserii Marka Fiedora z Warszawskiego Teatru Studio. To było wzruszające. Ja mogłam zrozumieć ten konflikt, ich frustrację, kiedy siedzieli w wojskowym więzieniu po tym, jak wygrali wojnę. Po spektaklu polskiej sztuki na deskach kanadyjskiego teatru, zgodnie z misją Atlas Stage Production, kolej na kanadyjską sztukę wystawianą w Polsce. Trwają więc wspólne przygotowania Mirosława Polatyńskiego z kanadyjskim reżyserem Paulem Lampertem do spektaklu na Międzynarodowy Festiwal Teatralny w Legnicy. Z Toronto dla Tygodnia Polskiego, Violetta Kardynał.